Wiesz, jaka sytuacja może być, Tomek? Jak na palnikach, kurwa. Wszyscy, kurwa, stanęli od brzegu, bo były płetki, kurwa, na treningu. O! Tomuś, idealnie widzisz. Pod TV. Brzegu, a później jak pięknie. Największa dzisiaj? Nie, mam. Masz taką? O, pięknie. Filmik ci kręcę, masz, jesteś nagrany nawet. A ja się odwierciłem w połowie sektora i tam był. No i ja powiem ci, w ostatnim 20 minutach... To wszyscy złapali. Tomuś, ostatni dzień treningu, coś, jakieś uwagi? Chcesz przekazać narodowi? Numerek ten zabrał. Ciężka woda, ale fajna. Taka... Wiesz, zaczęliśmy taką trudna łaść, woda, ale mi się wydaje, że będzie dosyć równa. Sporo drobnego jazgarza, okonka, no i te płotki gdzieś tam fruwające w toni. Myślę, że nasza reprezentacja powinna sobie poradzić. No. Nie sądzę, że tam mocno ktoś tu może nas zlać, powiem tak szczerze, ale wszyscy są naprawdę, ekipy są bardzo mocne. I o każdy punkt to trzeba będzie walczyć, gryźć ten lód, żeby z każdym wygrać. Nikt tu nie odda nic za darmo. Chyba każda reprezentacja wie, co tutaj decyduje. Oczywiście, że... trenują, kurde, ekipy, czy z Litwy, czy Łotwa, Estonia, przecież oni tu mają blisko, przyjeżdżają na okrągło. Trenują już całą zimę. Tyle. Pozdrawiam wszystkich. To jeszcze jedno na zakończenie, Tomuś, poteczkę. Dobrze, postaram się. Tak biorę. Zobacz, to jest stres kamery. Tak, to zawsze tak. Nie, teraz będzie. O kurde, ale branie. Teraz to zeżarło wszystko. To tak jest tak zawsze, jak się kręci, to nie idzie zaciąć. Nie? Ale branie było piękne. Tomkowi się ręce trzęsą. Gdzie tam, Tomek, gdyż, wiesz. Nie robi na nim to już wrażenia złej. No. Raczej w ogóle. No. Stres to musi jakiś? Czy już jesteś obyty? Są to moje dziesiąte, czy bodajże jedenaste mistrzostwa świata. Kurczę. Nie chcę powiedzieć, że weteranem, ale... Ani emerytem, co nie? Niektórzy by chcieli może już. Nie, no. Widzą mnie może gdzieś tam. Nie wiem, w ciepłych kapciach przed telewizorem. Nie no, chyba kto cię zna, to właśnie w to nie uwierzy, słuchaj, że ty mógłbyś tak to zostawić tam po prostu. W roku już niektórzy tak mówili. No kurczę. Teraz się człowiekowi noga powinie już na straty. Już nie umiesz łowić, wiesz. Płoteczki są. Pięknie.